Siema, siema, z tej strony Dominik Games Poland. Witam was na kolejnym odcinku z Dubaju. No i co? I walniemy tu sobie, myślę, górnictwo gdzieś w tym rejonie. Zrobimy wielką kopalnię. Może już rozwiniemy siatkę ulic w tym rejonie. To oczywiście będzie tradycyjnie na timelapsie. A właśnie tutaj zrobimy sobie rejon górniczy. Oczywiście doprowadzę tu już kolej towarową, czyli gdzieś tutaj pojadę linią kolejową, tu stacja towarowa będzie. No i zrobimy ten przemysł. I myślę, żeby tą... Nie, tą trąbkę na razie zostawię, ale może ją kiedyś przebudujemy. Myślę, że tutaj jakąś koniczynę własnej roboty zrobimy. Ewentualnie jakiś inny węzeł, to się zobaczy. Na razie węzła tu nie będzie łączącego ten przemysł. Na razie tu się jakieś małe wjazdy porobi. Więc zrobimy sobie tutaj teren górniczy. I na timelapsie. Oczywiście. Więc co? Ja się zabieram do roboty. I widzimy się później.
Witam Was po timelapsie. No i zrobiliśmy tutaj tą strefę. Przemysłową, górniczą. No i co? No i zrobiliśmy sobie tutaj właśnie górnictwo. To zrobiłem tak ładnie te duże kopalnie. A tutaj te mniejsze oraz tutaj są właśnie to jakieś przetwarzające baraki. Dałem tu stację kolejową pasażerską, żeby tutaj pasażerów dowozić. Dlaczego taka duża? No to wiadomo, żeby kilka linii kolejowych mogło tu dojechać na raz. No i żeby ich nie blokować, nie? Tak jak w tamtych strefach przemysłowych. Tutaj zrobiłem jeszcze, no co, na początku jeszcze przebudowałem ten węzeł drogowy, żeby z tego kierunku mogli zjechać i tu dorobiłem kilka zjazdów. To jeszcze mógłby być. To tutaj jakoś górą nad tymi wszystkimi torami i tu się wepniemy. Teraz tak zdaję sobie sprawę, że ta stacja przeszkodziła nam dosyć, bo tutaj miałaby ta droga jeszcze mnie za, ale niech tak już jest po prostu. Jeżeli ta droga się tak będzie kończyć na stacji, no trudno. Widzę, że pociągi działają, pokaż to. O, już 52 osoby wiecie. Więc fajnie. Pociągi działają, jeżdżą tu ludziska. No i co? No i tak to wygląda. Tu wjazdy porobione. Jeszcze tu się w przyszłości gdzieś w tym rejonie walnie dworzec towarowy, ale to już walnę go sam później. No, tu jakieś te właśnie piece obrotowe są. Tutaj te kopalnie wszystkie porozmieszczałem. Oczywiście rudy musiałem sobie dodać, ale to ten. No. Tak więc się prezentuje nasza strefa wydobywcza. Z dala od miasta tutaj piękny garb wielbłądzi. No i co? I trzymajcie się. Ja wam bardzo dziękuję za odcineczek. Trzymajcie się. No i cześć.